Witam i zapraszam na krótki spacer po cmentarzach Cytadeli Poznań. Cmentarze na Wzgórzu Winiarskim, jeżeli można tak powiedzieć, mają długą tradycję i do lat 30. XIX wieku znajdowały się pod jurysdykcją parafii świętego Wojciecha. W 1820 roku rząd pruski podjął decyzję o przekształceniu Poznania w twierdzę, którego głównym i najważniejszym elementem miała być Cytadela, a Wzgórze Winiarskie jako miejsce jej lokalizacji. Po obu stronach schodów prowadzących do pomnika bohaterów znajdują się kwatery żołnierzy Armii Czerwonej. Na cmentarzu bohaterów spoczywa 5828 żołnierzy Armii Czerwonej, w tym 263 oficerów poległych w czasie walk o Poznań. Cmentarz Bohaterów Polskich, na którym teraz jesteśmy, upamiętnia ofiary walk o niepodległość w latach 1945-1956. Na górnym tarasie spoczywają tzw. cytadelowcy, poznaniacy polegli w walce o Cytadelę oraz 13 ofiar poznańskiego czerwca 1956 roku. Nieco niżej na środkowym i dolnym tarasie znajdują się groby symboliczne i zbiorowe ofiar hitlerowskich represji oraz szczątki ofiar terroru stalinowskiego z lat powojennych. Między cmentarzami wojennymi znajduje się cmentarz parafii świętego Wojciecha, założony po roku 1833, gdzie ostatni pochówek miał miejsce w roku 1983. Istnieje tutaj ponad 300 grobów, lecz jak widać na filmie, są one dość zaniedbane. Jesteśmy teraz na cmentarzu garnizonowym żołnierzy brytyjskiej Wspólnoty Narodów, którzy dostali się do niemieckiej niewoli podczas I wojny światowej i zmarli w Poznaniu lub w innych obozach jenieckich na ziemiach polskich oraz zginęli w czasie II wojny światowej. Na cmentarzu wojennym pochowano lub upamiętniono symbolicznie 476 żołnierzy.